Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. W dzisiejszym odcinku McDowell, w związku z tym, że McDonald odsłonił wszystkie swoje pozycje, możemy sobie zamawiać wszystkie McDowell dostępne w ofercie. Oceniam właśnie McDowella, czy warto go kupić, rozważyć, czy omijać. Jaka jest moja ocena? Ocena na końcu. Przede wszystkim ja uważam, że warto McDowella kupić, ale to nie jest kanapka pyszna ani bardzo dobra, jest zaledwie dobra. Czego mi brakuje? No przede wszystkim tu na tym filmie jest McDowell na ostro, a wcale on nie był ostry. Dodatkowo sałata jest tak drobno posiekana, że no aż się zawija. Ta sałata. Sosów jest za mało, ta kanapka jest po prostu sucha, mięso jest wysuszone i podawane są różnego rodzaju sosy, chrzanowy, czy ten właśnie tu ostry, który nie jest ostry, a powinien być też oferta z majonezem i z ketchupem, bo Polacy kochają majonez i ketchup, a do sera najbardziej właśnie pasuje ketchup. Więc dziwne jest, że w ofercie nie ma kanapki z ketchupem i z majonezem. Dlatego uważam, że ta kanapka jest niekompletna, bo brakuje właśnie kanapki z majonezem, który ja kocham majonez i w każdej postaci jem. Moja ocena to trójeczka zaledwie, więc dość nisko, właśnie z tego względu, że kanapka jest zbyt sucha. Tego sosu widzimy praktycznie nie ma na tej kanapce. Na drugiej części bułki też nie ma sosu. Jest wyschnięty boczek. I to wszystko tak smakuje po prostu sucho, jakbyśmy tekturową kanapkę jedli. Dużo lepiej jest w innych wersjach, Wiedźmak, Big Mac. Są lepsze. Do usłyszenia, hej, w następnym odcinku. Cześć!